Halo, dzień dobry, witam Was po dłuższej przerwie. Na kanale pojawiło się sporo nowych osób, a więc wracamy z kontynuacją arkusza. I już na początku zachęcam Was do pozostawienia lajka i subskrypcji. To będzie motywowało mnie do dalszego nagrywania, być może częstszego. Zadanie 9. Przeczytaj 3 wprowadzenia do filmów dokumentalnych A do C oraz zdania 9.1 do 9.4. Do każdego zdania dopasuj właściwe wprowadzenie do filmu. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga, jedno z wprowadzeń pasuje do 2 zdań. Także zaczynamy sobie od zadania 9. Przeczytajmy sobie, jakie są proponowane odpowiedzi. I następnie przejdziemy do tekstów. 9.1. Welche Vogel Arten in Deutschland leben? Czyli jakie gatunki ptaków żyją w Niemczech? 9.2. In welche Richtungen das Wasser der Meer fließt? W jakim kierunku woda w morzu płynie? 9.3. Wohin die Vögel für die Winterzeit fliegen? Dokąd latają ptaki w czasie zimowym? 9.4. Wann die Naturfans ihre Expeditionen machen? Kiedy fani natury robią swoje wyprawy? I teraz przejdźmy sobie do tekstu A. 1992 verlor ein Containerschiff im Ostpazifik insgesamt 29.000 Badewannen Spielzeugtiere. W 1922 roku zgubił statek kontenerowy w Ostpazyfiku w sumie 29 tysięcy zabawek do wanny w kształcie zwierząt. Die gelben Enten, schwarz-weißen Pinguine und andere Vögel aus Plastik schwimmen seit dieser Zeit über die Weltmeere. Żółte kaczki, czarno-białe pinguiny i inne ptaki z plastiku pływają od tego czasu na morzach świata. Die Ozeanforscher wollen wissen, wohin die Ozeane diese Spielzeuge bringen. Naukowcy oceanów chcą wiedzieć, dokąd Ozean te zabawki przyniósł. Diesen Winter kamen einige von ihnen in Deutschland an. Tej zimy przybyły niektóre z nich do Niemiec. Was für eine Route durch die Ozeane haben sie hinter sich? Jaką drogą przez ocean one przybyły? Freitag um 20 Uhr. Piątek o godzinie 20. A więc popatrzmy sobie, do której wypowiedzi teraz pasuje tekst A. Welche Vogelarten in Deutschland leben? Tutaj nie mamy tego zawarte. In welche Richtungen das Wasser der Meere fließt? Tak, tutaj jest to powiedziane, ponieważ już zaraz Wam tu podkreślę, w jakich kierunkach płynie woda w morzu. Możemy się dowiedzieć z tego, w których kierunkach zabawki przez wody morskie zostały posłane. Dowiedzieć, w jakich kierunkach płynie woda, ponieważ w tym czasie zabawki dotarły do Niemczech. Także jest to jak najbardziej
uzasadnienie, w którym kierunku płynie woda. Tutaj mamy Wollen wissen, wohin? Wohin? I tutaj mamy, że przybyły te zabawki drogą wodną do Niemiec. Także nasze rozwiązanie A będzie pasować jak najbardziej do punktu 9.2. Czytamy sobie dalej. 9.3. Wohin die Vögel für die Winterzeit fliegen. Tutaj nie mamy nic o ptakach, tylko o zabawkach, także ta odpowiedź nie będzie tutaj pasować. Wann die Natur fans ihre Expeditionen machen. I tutaj też nie mamy nic o fanach natury, także możemy przejść do następnego tekstu, tekst B. Ornitologische Reisen in Deutschland sind immer populärer. Podróże ornitologiczne w Niemczech są bardziej popularne. Die Vogelfreude reisen viele Kilometer sowohl im Sommer als auch im Winter vom Meer bis zu den hohen Bergen. Przyjaciele ptaków podróżują wiele kilometrów zarówno w lecie, jak i w zimie, od morza do wysokich gór. Sie wollen verschiedene Vogelgattungen beobachten und fotografieren. Oni chcą przeróżne gatunki ptaków zobaczyć i sfotografować. Wo kann man diese Gattungen finden? Gdzie można te gatunki znaleźć? Das erfahren Sie in unserem Film. Tego doświadczysz w naszym filmie. Także patrzymy sobie na odpowiedzi. Welche Vogelarten in Deutschland leben? To jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Wohin die Vögel für die Winterzeit fliegen? Tego to nie było zawarte. Wann die Natur fans ihre Expeditionen machen? I tutaj było powiedziane, że zarówno w lecie, jak i w zimie. Także tutaj tekst B będzie również pasował. Także tutaj mamy dwie odpowiedzi do tekstu B. I możemy sobie jeszcze podkreślić. Tutaj mamy, że zarówno w lecie, jak i w zimie. A tutaj mamy, jakie gatunki ptaków można zobaczyć w Niemczech. Czyli to będzie do podpunktu 9.1, a to będzie do podpunktu 9.4. I tutaj już możemy sobie od razu zaznaczyć odpowiedź C, ale przeczytajmy sobie i zobaczymy, upewnimy się, czy to na pewno będzie pasować. Wohin die Vögel für die Winterzeit fliegen. A więc czytam. Wenn Vögel aus Deutschland losfliegen, segeln sie mit Hilfe von warmen Winden über Gibraltar und das Mittelmeer und landen in Afrika. Kiedy ptaki z Niemczech wyfruwają, pływają z pomocą ciepłych wiatrów na Gibraltar i różne morza środkowe i lądują w Afryce. Dort bleiben sie in den Wintermonaten. Tam pozostają do zimowych miesięcy.
Wie lange dauert Ihr Flug dorthin? Jak długo trwa ich lot tam? Wie leben Sie auf diesem Kontinent? Jak żyją na tym Kontynencie? Woher wissen Sie, wann Sie nach Deutschland zurückkommen sollen? Skąd mogą wiedzieć, kiedy mogą przybyć z powrotem do Niemiec? Kiedy powinni przybyć z powrotem? Wie finden Sie den richtigen Weg? Jak znajdują odpowiednią drogę? Sehen Sie unsere neue Serie. Obejrzyj naszą nową serię. A więc 9.3, wo Hindi fliegen, für die Winterzeit fliegen. To jest jak najbardziej tekst C. Tutaj już w pierwszym zdaniu mamy powiedziane, że lecą do Gibraltaru i na Morze Środkowe, a na koniec lądują w Afryce. Także zadanie 9 mamy zakończone. Na koniec chcę Was jeszcze prosić o łapkę w górę, subskrypcję i do następnego razu. Tschüss!